Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Dzisiaj pokażemy Wam rower biegowy WeRide. Jest to rower, który jest z nami już dość długi czas. Biegowy. Tak, Oliwka mówi, że to nasz rower biegowy. Była u nas bardzo dawno temu recenzja rowerka drewnianego, a dzisiaj metalowy. Ten jest zdecydowanie dobry dla niższych dzieci i dla młodszych, ponieważ się fajnie reguluje, że już taki 2,5-latek powinien, oczywiście to zależy od wzrostu, ale powinien sobie dać radę na rowerku. Siodełko ma bardzo dużą regulację. Oliwka nam rower za chwilę tutaj przyprowadzi. On ma hamulec, aczkolwiek hamulec w rowerku biegowym to nie jest coś, na co szczególnie trzeba zwracać uwagę, ponieważ ani Martyna, ani Oliwia nie korzystały z hamulca. Oliwka już usiadła, zobaczcie. Tak wygląda Oliwka, która powinna już mieć chyba trochę podniesione siodełko, ale Oli ostatnio na nim nie jeździła, tylko właśnie na tym drugim rowerku drewnianym. Też go znajdziecie na kanale. Rower biegowy, wpiszecie to, zobaczycie. Nasz drugi rower. Chodź tutaj tym rowerkiem. On ma dość malutkie kółka i gdy dziecko podrośnie, no to wygląda trochę śmiesznie na tym rowerku, bo ma bardzo małe kółka, no ale coś za coś. Dzięki temu jest bardziej odpowiedni dla dzieci mniejszych i niższych. Hamulec tutaj, tak jak już mówiłam, nie jest absolutnie do niczego potrzebny, bo dziecko i tak hamuje nogami. Kółka są pompowane i niby przez to rowerki są cięższe, które mają pompowane kółka, ale chyba też lepiej się jeździ na takich rowerkach dziecku, mam takie wrażenie. Regulowane siodełko, no i cóż więcej można o nim powiedzieć. Przetrwał u nas naprawdę długi czas, nie ma minusów. Same plusy. W opisie do filmu wkleję Wam link do aktualnych cen rowerka. Mam nadzieję, że one jeszcze są w sprzedaży. Za chwilę poszukam i wkleję Wam link, jeżeli jeszcze rowerki są, bo on ma naprawdę dużo, dużo lat. Więcej o rowerku na blogu. W opisie do filmu jest link. Gorąco Was tam zapraszam. Dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Do usłyszenia w kolejnych filmach.